Witam na kanale Tektron.pl. W dzisiejszym materiale część techniczna, czyli test zasilacza awaryjnego ZTATech 1200. Co nowego w zasilaczu? To już było w tym filmie. Zobaczycie tutaj link do niego. W skrócie, w standardzie generowanie stałej fazy oraz złącze do zdalnego sterowania. Włącz, wyłącz zasilacz. Zapraszam do obejrzenia materiału. Dosyć spore zainteresowanie tym zasilaczem pokazali kamperowcy, którzy budują swoje kampery, kamperwany. Może dlatego, że zasilacz ma wbudowaną przetwornicę oraz układ ładowania akumulatorów. Czyli podjeżdżamy gdzieś na pole, gdzie jest dostęp do 230 V, podłączamy i ładują się nam akumulatory i są też zasilane nasze odbiorniki. Dlatego też postanowiliśmy wprowadzić złącze zdalnego sterowania. Zaprezentuję w dalszej części filmu, jak ono działa, a w tej chwili zobaczymy, jak wygląda pobór prądu jałowego z akumulatora oraz następnie z sieci przez ten zasilacz awaryjny UPS ZTATech 1200. Chociaż nie wiem, czy określenie kamperowcy to jest bardzo dobre określenie. Może powinno lepiej pasować miłośnicy swobodnej podróży. Ale nie jest o tym film. W tej chwili, jaki jest prąd jałowy z akumulatora. Napięcie 12-woltowe zasilania, zasilacz jest już włączony. Mamy niecałe 1,5 A w trybie eco, w trybie normalnym, czyli włączony wyświetlacz, mamy 1,7 A. Teraz przejdziemy do pracy, przy jakich napięciach zasilacz sygnalizuje niskie napięcie, no i kiedy się też wyłącza. Mamy już też podłączone niewielkie obciążenie. No i tutaj sobie schodzimy z tym napięciem w dół. Tutaj mamy sygnalizację przy napięciu około 10,38 V. I wyłączenie zasilacza poniżej napięcia 10,5. Zasilacz troszeczkę popiszczy i ostatecznie on się wyłączy i wtedy jego pobór prądu wynosi 0. Nie zwracajcie uwagi na tą wartość, bo ona sobie będzie. Tak jest podłączony zasilacz na krótko. I dalej ta jedyneczka sobie tutaj jest. Zasilacz sam się nie uruchomi, jeżeli nawet wzrośnie napięcie, trzeba to zrobić przez przycisk lub też zewrzeć styk zdalnego sterowania, a to za chwileczkę też pokażę. Teraz górny zakres napięcia pracy. Zasilacz pracuje nawet do 16 V. Wyłączy się przy napięciu 17 V. Także wysoko on pracuje przy wyższym napięciu nawet zasilania. Dla przykładu, niektóre przetwornice już się wyłączają przy 15 V równych. A czasami bywa tak, że jakieś napięcie w instalacji potrafi nawet takie być, czyli 15 V. Tutaj zasilacz wyłączy się przy 17 V. Jak już jesteśmy przy zużyciu energii, pobierana energia, gdy zasilacz nie ładuje akumulatora. Mamy tutaj niecałe 12 W, w trybie eco mamy niecałe 9 W poboru. Zdolność uruchamiania różnych odbiorników energii przez zasilacz ZTATech 1200. Teraz podłączony jest do akumulatora naładowanego ProSolar 110 Ah. Tu mamy napięcie akumulatora, tu będzie pobierany prąd i tutaj jaki jest pobór mocy.
W tej chwili, no to żarówka zwykła, no co tu dużo mówić, bez szału. Dwa zasilacze do laptopa, teraz będzie trzeci. Mamy prawie 300 W obciążenia, tutaj nic nie piszczy. Jedynie w tej chwili wentylator pracuje. Przy jakiej wartości obciążenia włączy się wentylator w zasilaczu ZTEC 1200? W tej chwili już mamy prawie 100 W obciążenia, wentylator nie pracuje. Ja już wiem, przy jakiej wartości obciążenia się wentylator włącza, ale chcę Wam pokazać. Mamy 140 W i wentylator nie pracuje. To 53 i w tym momencie powinien się wentylator włączyć. A jak na złość nie chce, 156. Że powiem Państwu tak, w zależności jaki ten prąd taki udarowy ma odbiornik. Raczej tutaj wentylator się włącza przy 150 W. O, w tej chwili mamy 170 i już wentylator się włączył, ale ja przyjmuję, że to jest 150 W. Przy takiej wartości włącza się wentylator. Jeżeli będzie odbiornik o jakimś dużym poborze mocy i będzie tam gdzieś te 140 czy więcej, to może już ten wentylator sobie pracować. Lecimy dalej. Lodóweczka. Czy się włączy, czy się nie włączy? Włączy się, pracuje, było widać chwilowe przeciążenie, jednak zasilacz daje radę przy naładowanym akumulatorze uruchomić lodóweczkę taką niewielką, no tu jest niecałe 60 W poboru mocy. Jeżeli akumulator będzie już mocniej rozładowany, no to szansa na uruchomienie jest wtedy już niewielka, bo generalnie ten zasilacz nie jest dedykowany do zasilania lodówek, ale jakiś tam chwilowych, kilkugodzinnych, kilkugodzinnej pracy lodówki nie ma z tym problemu. Takiej naprawdę małej, małej lodóweczki. Zasilacz również można wykorzystać do zasilania mikrofalówki. Jest już ona podłączona, tylko po prostu ją włączę. O, chyba w niej talerz tam przeskoczył. Muszę poprawić. Wybaczcie. Mamy kilowat poboru przez mikrofalówkę 700 watową. Zwróć uwagę, że już napięcie na akumulatorze spadło. Mamy 115 amperów poboru. A, bo tu jest jakaś cykl. O, włączę na maksa. Aby był cykl jakiejś tam mniejszej mocy. Niech ona chwilę popracuje. No, ale tutaj zasilacz bez problemu sobie radzi z takim obciążeniem. Tylko trzeba pamiętać, no, taki akumulator niby 110 Ah, jednak przy takim 1 kW obciążenia napięcie już tam dosyć mocno spadło, tak? I to jest na zaciskach akumulatora. Zasilacze tam troszeczkę na pewno mniej wchodzi, ale tutaj mamy sygnalizację, że jest dosyć mocno już obciążony, ale można sobie to coś tam upichcić. No już mamy coś tam podgrzanego, ale gdyby nam przyszło na myśl coś, jakieś prace drobne, coś przyciąć lub nie, no to bez problemu można to również wykonać. Uwaga, będzie hałas.
Dobra, z takim małą szlifiereczką sobie też daję radę. A teraz uwaga, starsi widzowie mogą pamiętać, co to jest? A, co za sprzęt! Farelka. Rok produkcji 80. Haha, i nawet działa. Zawrotna moc 300. Napisane 400 W, 220 V. No, takie były czasy. Poboru mamy, tak jak widać, 425. Jeszcze do tego jest taka podstawka. No, tak jak mówię, starsi widzowie pamiętają, młodsi chyba nie, chyba że gdzieś widzieli. Dobra. Sprawdzę jeszcze to. Niestety mam tu bałagan na stole, dużo, dużo miejsca zajęte. Ja sobie to postawię na podłodze. Wy będziecie mogli obserwować pobór mocy, napięcia. I sprawdzę, czy też taka płyta indukcyjna się włączy i jak będzie działać. Na płytę wjedzie garnek z wodą. Niewielką, tylko taki szybki test. Mamy tutaj moc 1000 W na płycie. No i faktycznie tak gdzieś ten kilowat jest pobierany. Podkręciłem do 1200, ale pokazuje 1100. No i tutaj, jak widać, przeciążenie. Mieliśmy ponad 1200 W, no i zasilacz się niestety wyłączył. Także nie przesadzajcie z obciążeniem. Dobra, niech on się. Znaczy, można to przyspieszyć. Ale lecimy jeszcze raz. Teraz już nie będę przekraczał mocy, już będę grzeczny. Dobra, będę naprawdę grzeczny, bo tutaj sobie kręcę. Mamy te 1100 W. Oczywiście miernik musiał się wyłączyć. Mamy 0. Nawet jest 0. Woda już się robi ciepła. Także płyta indukcyjna jak najbardziej do 1200 W. Jeśli jest taka opcja, te 1100 może sobie być podłączone. Napięcie, tak jak widać, szału nie ma z napięciem. Jeżeli ktoś chce, to raczej przy jakimś włączonym silniku, bo taki jeden akumulator, tak jak widać, to już może nie to, że nie daje rady, ale napięcie jest niskie. Fajnie, jakby było powyżej 200, przepraszam, 12 V. Tak mówię 200, bo widzę, że przy napięciu niższym mamy bardzo fajne napięcie wyjściowe. Przy niemalże 100% obciążeniu mamy 227 V na wyjściu, czyli tyle, ile mniej więcej powinno być, a napięcie jest już sporo poniżej 12. Tutaj nigdy nie pojawi się dokładne napięcie wyjściowe, to od razu mówię. Dobra, bo tu już zaczyna. A. Nie wiem, czy widać parowanie, czy nie, no ale musicie uwierzyć mi na słowo. Teraz pełne obciążenie zasilacza. Tu już akumulator jest wspomagany przez zasilacz dużej mocy, z tego względu, że będzie to długo trwało. A chcemy zobaczyć, jak
Znaczy, pewnie wy chcecie zobaczyć, jak długo zasilacz przy takiej pełnej mocy będzie pracował. Czy się zagrzeje, czy się nie zagrzeje. Dodam jeszcze, że wentylator pracuje pod wpływem temperatury. Jeżeli on był przegrzany, to on będzie pracował dłużej. To taka dodatkowa informacja do poprzedniego, wcześniejszego testu. Moc pobierana, napięcie akumulatora i zasilacza, prąd pobierany. Dobra, mamy moc równą 1200 W, 1,2 kW, takie napięcie, taki prąd. I co? Ja Was zostawiam, przyspieszę film i widzimy się za jakiś czas. Tylko mi nie odchodźcie. Moi drodzy, mamy już 11 minut obciążenia. Zasilacz pracuje, nic nie piszczy. Napięcie wyjściowe bardzo fajnie, stabilnie. Prądu to już nie widać, bo się wyłączył miernik. No dobra, to przejdziemy dalej do prezentacji testu zasilacza. Czy zasilacz radzi sobie z takim obciążeniem, tak jak widać, czyli 1,1 kW, obciążenie rezystancyjnym? Czy radzi sobie z przełączeniem sieci akumulator? Tak i odwrotnie. W tej chwili jest praca z akumulatora. I cyk, mamy pracę sieciową. Rozpoczynamy proces ładowania akumulatora. Wyłączę. Znowu praca bateryjna i teraz praca będzie sieciowa. Mamy pracę sieciową.
i zobaczymy, jaki tutaj jest pobór. Nie pobór, tylko prąd ładowania akumulatora. W tej chwili mamy zakres 5-amperowy. I tutaj dokładność. O. Dobra, mamy 5 amperów. Ustawiam na 10, tu się na wyświetlaczu potwierdza 10. I mamy 10. I tu mamy zakres 20 amperów. Czyli mamy tutaj 21 amper ładowania. Tak, zgadza się. Korektor napięcia sieciowego AVR. Jest to korektor stopniowy o 3 stopniach, właściwie to 4 stopniach przełączenia. I jak on działa, to zaraz Wam zaprezentuję. Napięcie wyjściowe. No i tutaj też pokazuję napięcie wyjściowe z zasilacza. W tej chwili jest normalne takie napięcie. Jeśli chodzi o wzrost napięcia w górę, to tak to wygląda. Przy około 245 V zasilacz zbija do tych około 219-220 V. Dalszy wzrost napięcia powoduje, że napięcie wyjściowe też rośnie, ale oczywiście tutaj w zakresie takim akceptowalnym. Wzrost napięcia powyżej gdzieś 270 V powoduje, że zasilacz przechodzi na zasilanie z akumulatora. Mamy na wyjściu 230. Czyli zasilacz ochrania nam odbiorniki. Tutaj spadek napięcia spowoduje, że zasilacz przełączy się na pracę znowu sieciową. Teraz mamy zjazd w dół. I tutaj na przykład ostry zjazd zupełnie poza zakres tego napięcia sieciowego. I mamy sygnalizację za niskie napięcie i praca bateryjna. Zasilacz teraz przejdzie na pracę znowu sieciową. Czyli mamy tak niskie napięcie, zasilacz podbije nam tą wartość do 200, w tej chwili 240 V. Proszę pamiętać, że przy takim układzie zasilacz też nie powinien pracować przy pełnym obciążeniu. Mamy 240 i mamy przełączenie na pracę sieciową. Także tutaj zasilacz próbuje trzymać się w takim zakresie gdzieś te 215-245 około voltów, żeby to napięcie nie było niższe czy też wyższe. Norma w Polsce to jest 10%, czyli mamy ponad 250 V od 210 do gdzieś 250 V. Taki zakres jest normalny w sieci. Stała faza. Zasilacz generuje stałą fazę, to znaczy, że nie zamienia się miejscem w gniazdku faza z przewodem neutralnym, czyli nie zamienia się miejscem. Jeśli doprowadzimy do zasilacza fazę w lewej dziurce, to będzie wychodziło też w lewej dziurce gniazdka. Tak się przyjęło i tak powinna być zrobiona też instalacja, także zwróćmy też na to uwagę. W tej chwili mamy pracę sieciową. Nie wiem, czy będzie widać podejście. Bliżej. Myślę, że widać. O, myślę, że teraz idealnie widać. Mamy fazę w lewej dziurce. Teraz przełączę zasilacz na pracę z akumulatora, czyli odłączę sieć. Mamy pracę bateryjną. I tutaj też faza jest w lewej dziurce. Tu w prawej nic nie ma. A teraz będzie idealnie widać.
Tu nic. Tu jest. Jeszcze raz praca sieciowa. Jak włączyć lub wyłączyć zasilacz ZTEC? Można go wyłączyć przez przycisk. Ponieważ sieć jest podłączona, to zasilacz ładuje akumulator, ale nie przekazuje energii na odbiorniki i sama przetwornica jest wyłączona. Jeżeli teraz byśmy odłączyli wtyczkę z gniazdka, wyciągnęli, to zasilacz się wyłączy. Aby ponownie go włączyć, można oczywiście jakby standardowo włączyć przycisk. Zasilacz pracuje. Ja w tej chwili odłączę sieć, mamy pracę bateryjną. Zasilacz można też za pomocą zwarcia tego wyjścia jakimś drucikiem lub też przyciskiem chwilowym. Przytrzymujemy około 3 sekundy i zasilacz się wyłączył. Można również tak go włączyć. 3 sekundy czekamy. Około. Teraz wyłączę zasilacz. Zasilacz się włączy również automatycznie po pojawieniu się sieci. Złącze dedykowane, właśnie jeśli zasilacz będzie gdzieś zabudowany w trudno dostępnym miejscu, można sobie wyprowadzić przycisk chwilowy i go wtedy włączyć i wyłączyć, żeby nie pobierał niepotrzebnie energii. Lub też mógł być sterowany jakimś innym urządzeniem. To trzeba pamiętać, że zwarcie chwilowe tylko gdzieś tam około 3 sekundy. Tym zasilaczem również może wtedy sterować moduł sna. Tutaj pojawi się link do tego produktu. To chyba już tyle z testu zasilacza awaryjnego ZTEC 1200. Zasilacz do zasilania awaryjnego pomp centralnego ogrzewania, pieców na pelet również, pieców gazowych z wymogiem stałej fazy, również tych kondensacyjnych. Zasilacz właśnie generuje stałą fazę. Dodatkowo ma zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, co większość zasilaczy po prostu tego nie ma. Mamy wyświetlacz tryb oszczędzania energii, niski pobór prądu, niski pobór właśnie mocy, jak nie jest ładowany akumulator. Duża moc, malutką, naprawdę malutką lodóweczkę sobie uruchomi. I co jeszcze? No, prąd ładowania do wyboru 5, 10 lub 20 amperów. Szybki czas przełączenia. Również do zastosowania gdzieś w pojeździe jako źródło zasilania z akumulatorów i też ich uzupełniania w nich energii. To tyle. Trzymajcie się ciepło. Zapraszam do obejrzenia pozostałych filmów na kanale tektron.pl.